Witajcie przyjaciółki na kolejnym odcineczku na dodatkowym kanale Bzyku Games. Witam was wszystkich bardzo oczywiście serdecznie na kolejnym odcineczku. I słuchajcie, dzisiaj, w dzisiejszym pięknym takim szalonym odcinku na Palionowie po prostu postanowiłem, że tak, zbudowaliśmy z tyłu, jak wiecie, albo no może nie wygląda to na razie, ale będzie, zbudowaliśmy po prostu salon samochodowy, czyli taki sklep, gdzie będzie można kupić auto. I słuchajcie, pomyślałem, że w dzisiejszym odcineczku zrobimy specjalnie auto dla Paliona. Dokładnie, nie mylicie się widzowie. W dzisiejszym odcineczku zrobimy mega szalone auto. Będzie takie wypasione, zielone. Mam to, jak widzicie, wypasioną zieloną wełnę przygotowaną, żeby zrobić super, mega kozackie auto dla Paliona. Wow, ej, to będzie kozackie, naprawdę to będzie mega fajne, mega super. A się dlatego pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę oraz oczywiście subskrypcję na tym kanale. Byłoby naprawdę mega, mega kozacko. A my zaczynamy, bierzemy się do budowy. Musimy tutaj uważać, jak widzicie, jest tutaj taki miejsce, jak to się nazywa, żelazny golem. I on tak wygląda, no trochę strasznie, jak się do niego podejdzie, ale wydaje mi się, że nadawałby się on idealnie na jakiegoś takiego właśnie tego ochroniarza, no nie wydaje wam się. Patrzcie, jakie on ma oczy w ogóle czerwone. On wygląda trochę strasznie, ale jest taki mięsiok. No, no, muszę wam powiedzieć, trzeba go zatrudnić. On tam lubi chyba żelazo, to go jakoś zatrudnimy tutaj do środka. Ale, czekajcie, zanim zbudujemy w ogóle auto dla Paliona, no to brakuje tutaj w ogóle aut, bo na razie to wygląda po prostu jak budynek. Dlatego postanowiłem, że na razie zróbmy może takie wystawę aut. Tutaj w tym miejscu postawmy jakieś dwa auta, żeby było widać, że to jest faktycznie salon samochodowy, a nie jakieś nie wiadomo co, prawda? No i może wtedy zrobimy, że tak powiem, ten, no, autko dla Paliona. Tylko najpierw musimy zrobić tutaj, że tak powiem, wiecie, te autka takie, żeby no było wiadomo, że to jest jednak no salon samochodowy, a nie, nie wiem co to jest, KFC czy co, no nie ma tutaj żadnych aut, więc ciężko powiedzieć, że to jest jakiś salon samochodowy, nie? Dlatego musimy tutaj szybko zniszczyć to, o, pięknie. To będą koła, tak się zastanawiam, jakby to zrobić. Może zróbmy to w ten sposób, o, że będzie takie, wiecie, takie autko tutaj, w ten. A właśnie, bo zniszczyłem to autko, bo mi się nie podobało, szczerze. Nie podobało mi się to autko, które zrobiliśmy na odcinku wczoraj, dlatego postanowiłem je zniszczyć i zrobić teraz nowe. Nowe autko będzie wyglądać w ten sposób, że ono będzie, na przykład, zróbmy niebieskie. O, niebieskie autko, coś takiego, uwaga, wełnę tutaj. Tylko mi nie wystarczy wełny, no nie gadajcie. Nie, nie wystarczy mi wełny, ile mam wełny? 17, 31, ajajaj, nie kolorowo, widzowie, no dobra, nieważne. To w takim razie będę musiał pozbierać tutaj chyba z shieldsów szybko, dobra, widzowie. Pewien problem, lekki problem, widzowie. Problem z widzowie, dobra, szybko lecimy po wełnę. Lecimy po wełnę szybciutko. Tutaj tej wełny jest dużo tutaj, ojojoj, no. Giga dużo, dobra, to będzie gitara, okej. Zbieramy szybko, wszystko. Ja tam potrzebuję niebieskiego, nie, niebieski właśnie tutaj był. Uwaga, szybko, zbieramy, proszę zbierać. Owce, wszystkie, dokładnie. O, tak, pięknie, uwaga. Zbieramy wszystkie owce, dobra, wszystko zebraliśmy, powinno być gitarka. Powinniśmy zrobić piękne autka w takim razie, tylko proszę jeszcze tutaj pozniszczyć, ja cię kręcę, prawie całe nożyce idą, no to jest niesamowite. 1/4 nożyc tak naprawdę poszło, okej, super, mamy wszystko, Ile mamy niebieskiego? 26. Dobra, wystarczy nam ludzie, na ludzie wystarczy nam tego. Powinno przynajmniej, a jak nie, no to jeszcze raz pójdziemy, prawda? Bo pewnie czegoś tam, coś tam zostawiliśmy, nie? I jeszcze tam pewnie parę rzeczy jest. Uwaga, robimy coś takiego. Ja bym zrobił to w ten sposób. Potem tutaj trzeba jakieś siedzonko zrobić. Trzeba zrobić na pewno siedzonko, czyli coś takiego. Jakąś taką, wiecie, tutaj z przodu trzeba chyba zrobić tak. Ja wiem, pamiętam, jak to się robiło. Szkło trzeba zrobić tak, okej, elegancko. Jakieś takie, wiecie, tu, w tym miejscu, może z tyłu zrobimy to normalnie i tutaj zrobimy takie, o. Ojojoj, czekajcie, niedobrze, chyba robi się tak i robimy jakiś taki daszek, takie, wiecie, takie proste autko tutaj, ale oczywiście Paliona będzie jeszcze lepsze, nie? Paliona autko to będzie kozackie, to będzie taki koks kompletny, uwaga, czekajcie, jak to wygląda, no, ej, czekajcie, no wygląda to prawie jak autko, tylko chwila, zrobimy, patrzcie, coś takiego, pik, o, coś takiego może nawet tutaj jakieś przyciski, o, wiem, może powinniśmy po prostu postawić tutaj tego, tą ramkę tutaj powinniśmy postawić, ale w sumie, no czekajcie, no nie wygląda to, tutaj z bliska może to nie wygląda jakoś za dobrze, ale tutaj, no wygląda to po prostu taki busik, nie? No, no wygląda to jak auto, prawda? No powiedzcie mi, widzowie, no nie wygląda jak auto, no wygląda to jak autko. Dlatego, żeby zrobić też podobne coś takiego, to może zrobimy to jeszcze tutaj, w tym miejscu. O, tak ładnie, elegancko, takie samo zrobimy. Nie będę tutaj, że tak powiem, kombinować za bardzo, prawda? Żeby tutaj, żeby wiecie, żeby coś tam nie wyszło, czy ten. Nie, nie, może jakieś tylko mamy teraz. No dobra, zrobię żółte, ale to tylko dlatego, że mamy dużo żółtej wełny. Jak będziemy chcieli to zmienić, no to oczywiście zmienimy. Nie, ojojoj, chyba coś pomieszałem. A wiem, co pomieszałem. Pomieszałem to, że najpierw muszę postawić półpłytkę, a potem dopiero będziemy stawiać tą wełnę. Ponieważ jak najpierw nie postawię półpłytki, no to będzie tak średnio, ponieważ ja nie będę wiedział, gdzie to postawić. Wiecie, będą takie problemy z tym, ty. Dobra, potrzebuję craftinga, którego oczywiście sobie zabrałem tam gdzieś. Już nie wiem, gdzie ono jest. Nieważne. Robimy craft.
crafting, robimy pół płytki tutaj z tego bloku kwarcu. No ale zastanawiam się, czy nie. O, dobra, no tego kwarcu jeszcze mam troszeczkę, więc się przyda na pewno. Dobra, dobra, jest gites, jest gites w porządku, git. Coś takie, o nie, to jest w ogóle niżej. Ajajaj, ale żem nie potrafię budować. Ej, widzowie, coś się ze mną dzieje dzisiaj. Naprawdę, jakiś po prostu jestem, nie wiem, co się ze mną dzieje, ale naprawdę nie jest fajnie, no nie potrafię budować. Halo, budowanie! Panie budowanie, można tutaj zbudować fajne rzeczy, można fajne rzeczy zbudować, mam nadzieję, że tak. Dobra, pięknie, budujemy tutaj szkło, oczywiście rzucamy, szkło, nie, czekajcie, najpierw się robi tak, o, pyk, i teraz szkło, mam szkło, to mam dużo akurat, to tego się nie przejmuję, oj, jedno szkło niestety, tutaj niestety musimy zniszczyć, cyk, oj, właśnie, pół płytki, nie dokończyłem przecież pół płytek tam z tyłu, o, i mam pomysł, musimy jeszcze tutaj tył zrobić przecież temu autowi, bo my nie zrobiliśmy tył temu autu, nie autowi, auto, nie potrafię mówić po polsku, już mi się język plącze, wszystko mi się plącze, masakra, zrobimy coś takiego, patrzcie, z tyłu coś takiego, może taki, wiecie, taki design, takie coś. O, nie wiem, jak to wygląda, widzowie, chyba dobrze, chyba okej. A powiedzmy, że niech tak będzie. Jeszcze się tak zastanawiam tutaj nad przodem. O, idealnie, mamy dwa przyciski. Może byśmy powinni zrobić, o, tutaj może jakąś, wiem, drabinkę, a to jest myśl, żeby można było wejść do środka, prawda, zbadać. O nie, krzesełka tutaj nie postawiłem, w środku tutaj nie postawiłem krzesła. Niedobrze, to jest tragedia, nie, ale czekajcie, może, a może byśmy jeszcze tutaj postawili szkło, takie ładne, tylko chwila, o, może coś takiego, pyk, dobra, to wygląda chyba lepiej, wydaje mi się, że wygląda to lepiej, jak tutaj postawimy szkło, ładnie, szkło. Okej, ślicznie, uwaga, mamy dwa piękne auta, czy nie wygląda to jak salon samochodowy, dodowy, widzowie, pam. No dobra, wyglądają tak samo, troszeczkę mi to przypomina taki autobusik, nie, malutki, ale widzowie, taki to nie będzie autobusik, u nas ten domek, znaczy nie domek, tylko auto paliona będzie wyglądać naprawdę kozacko, nie wiem czy zrobimy to takie duże, ale na pewno zrobimy na zielono, to jest pewne, chwila, zastanawiam się. Jakby to zrobić? Bierzemy zielony, bierzemy czarną wełnę i teraz chwila, to auto palione, jak ono ma w ogóle stać? To jest najważniejsze, gdzie ono ma stać? Ono ma stać chyba w tym miejscu, ja bym postawił. Tutaj, może coś takiego. Patrzcie, robimy coś takiego, tutaj w tym miejscu, tylko że jak tutaj postawię, to nie będzie widać tutaj tych aut, nie? Więc to jest takie trochę problematyczne, dlatego może zrobilibyśmy to w tym miejscu, gdzie nie ma żadnych aut, czyli tu na przykład. O, tak przed wejściem, żeby to było tak, no lepiej troszeczkę wyglądało, prawda? Robimy tak, tutaj mamy trzy, czyli tutaj w tym miejscu, o, i teraz widać wszystkie autka i będzie autko paliona elegancko, będzie stało super, ślicznie, pięknie, fajnie. Teraz tak, ja bym wziął jakieś takie kwarcowe tutaj płytki i zrobił coś takiego na przykład, o, taki design, wiecie, ładnie, prawda, z tutaj tych, jak to się nazywa, coś takiego, z kwarcu, mi się podoba kwarc, więc może coś takiego, a właśnie, tylko teraz chwila, żeby to dobrze wyglądało, no to na pewno musimy zieloną wełnę rzucić, zielona wełna, no może jakiś zielony dywan nawet, tylko to trzeba tak pomyśleć, żeby to dobrze zrobić, ojoj, nie chciałem zielonego dywanu, chciałem to zrobić, na przykład, patrzcie, tak, żeby to było takie, wiecie, żeby to było takie wystrzałowe auto, właśnie szyba, ja bym zrobił szybka, piękna jest, piękna szybka, okej. Patrzcie, zrobilibyśmy coś takiego, taki speed, takie auto speed, auto niczym speed po prostu, czyli coś takiego, a może chwila, może z tego powinniśmy zrobić, żeby to było też takie, wiecie, żeby to było zielone, ale takie, żeby to było zielone, takie dodatkowe, chwila, ojoj, tutaj musimy chyba postawić, wiecie co, tak pomyślałem, że nić postawimy nić i na tym chyba wtedy będzie można było postawić daszek, coś takiego, tylko chwila, ja cię kręcę, jest naprawdę dobrze, jest dobrze, to mi się zaczyna podobać, naprawdę mi się zaczyna podobać, tylko chwila, muszę się zastanowić, jak to chcę zrobić, bo na razie wygląda to dobrze, ale wiem, że można to jeszcze jakoś stuningować, wiecie, dowalić jakieś mega kozacko, tylko nie wiem do końca jakby to zrobić, Chwila, dobra, ja się to już zastanawiałem i tak myślę, że chyba zrobimy coś takiego, o, może chwila, coś, tu, patrzcie, takie, taki, no, żeby to wyglądało tak lepiej, tylko chwila, w takim razie, ja bym zrobił coś inaczej, bym to zrobił, na pewno bym chyba tutaj nie robił takiego długiego tego outcut, tylko zrobiłbym coś takiego, o, i tutaj też trzeba to by było usunąć, bo to, no, aż takie duże to chyba nie musi być, uwaga, tutaj zrobilibyśmy takie ładne schodki, coś takiego, tutaj z tyłu byśmy w ogóle dali, patrzcie, dalibyśmy taki, jakby to powiedzieć, taki dziób, taki, patrzcie, musimy zrobić tutaj wełnę, dać nić i patrzcie, zrobimy coś takiego i na tym postawimy po prostu dywan, ale dywan właśnie się zastanawiam, chyba zrobimy tylko z jasnego koloru, ponieważ ten ciemny kolor, no mi się osobiście nie podoba, patrzcie, zrobimy coś takiego, czekajcie, o, tak chciałem zrobić i to wtedy będzie wyglądać trochę, jakbyśmy, czekajcie, dobrze to robię, nie wiem, widzowie,
nie wiem, próbuję to robić dobrze, ale coś tutaj widzę, że chyba, nie, no, gitarka, patrzcie, żeby to, że to jest takie niby takie, taki wiecie, taki, taki smaczek, taki dodatek 3D, taki ogon, o, taki ogon, właśnie, ogon taki piękny, taki wystrzałowy, tak jak ma fury, wiecie, wszystkie te Ferrari, takie rzeczy, o, coś takiego, no, tylko teraz tak, tą górę bym właśnie zrobił z jasnego tutaj pięknego materiału. Oprócz tego problem polega na tym, że to mi się wydaje jakieś takie za duże trochę, nie wiem, nie wydaje wam się, widzowie, to takie gigantyczne trochę, ja cię kręcę, czekajcie, może bym to pomniejszył o jedno, jakbym tak zmniejszył, oczywiście, no nie będzie się dało wejść, znaczy będzie się dało wejść łódką, ale jakbyśmy to pomniejszyli, patrzcie, że tutaj mamy coś takiego i teraz dali na przykład półpłytkę tutaj, w tym miejscu i na przykład tu tutaj byśmy dali szkło, tutaj to byłoby to w takim razie niżej, patrzcie, bo wtedy, bo to no, patrzcie na to, teraz to wygląda bardziej tak agresywnie, jakby to była taka fura, wiecie, a jak dałbym takie wielkie, to zaczyna wyglądać jak autobus właśnie i dali nie chcę, żeby to tak wyglądało. Zróbmy też tutaj takie, patrzcie, tak jak robiliśmy na tych kołach, bo to mi się podoba, bardzo mi się podoba, że coś takiego jest i oprócz tego, no i patrzcie, i w sumie czekajcie, tutaj zrobimy coś takiego, jeszcze wiecie czego mi brakuje? Tak w sumie, tutaj byśmy dodali coś na ten dziób. Na ten dziób byśmy dodali coś fajnego. Tylko musimy tutaj zrobić jeszcze, oczywiście nić postawić. Piękną tutaj pyk, tutaj nić postawiamy. Tutaj dajemy jakiś bloczek, o coś takiego. No, tylko chwila. Może byśmy zrobili na przykład tak. A tutaj byśmy dali na przykład właśnie, żeby to było tak bardziej przywiązane do tego. Uaj, właśnie, o tak. No, to już chyba lepiej wygląda. Chyba to wygląda lepiej, tylko tutaj byśmy może dali w takim razie pełną płyteczkę. Zobaczmy, jak wygląda pełna płyteczka tutaj z tym. Wygląda to. Widzowie, wygląda to całkiem, no, nie wiem, czy jeszcze tak naprawdę, patrzcie, no, na pewno się nie zmieści tutaj palion, że tak powiem, w środku, nawet łódka się chyba nie zmieści tutaj, ale, co muszę powiedzieć, że, no, podoba mi się, jak to wygląda, podoba mi się, powiem wam szczerze, nie wiem, jak wam, mi się na przykład to troszeczkę zaczyna naprawdę podobać. Oprócz tego bym dał może jakąś jeszcze tutaj wełnę jasną, no, takie, wiecie, takie, nie, dobra, to już nie wygląda dobrze, to już wygląda źle, to już wygląda mega źle, ale patrzcie, no, taki ogon 3D, tutaj na górze też to wygląda tak w miarę. Wiecie co bym postawił? Pół płytki, tylko ja mam 8 tylko, czekajcie, 8 żelaza mam. A czy ja mogę tak zrobić? Patrzcie, o tak. Nie tak się robiło. Jak się robiło te trapdorsy? Jest żelaza. Jak to się robi? O, właśnie, tak, 4, to idealnie. To będzie, patrzcie, zrobimy coś takiego. Uwaga, pyk, robimy i uwaga, robimy tutaj takie pyk. A może nawet jeszcze z drewna byśmy zrobili. Musimy zobaczyć z drewna, jak nam wyjdzie. Uwaga, z drewna się robi tak, cyk, klapa taka drewniana. Może coś takiego, pyk. No, to już wtedy wygląda. Dobra, widzowie, no wiecie co, no próbowałem tutaj zrobić takie autko, no i tak oto wygląda. Czy to wygląda, no dobrze, no wydaje mi się, że wygląda tak w porządku, no jasne, mogło być lepiej, ale dobra, to jest takie mega tyci autko. To nie jest duże autko, ale wygląda tak, jak się podejdzie, no nawet na furkę taką w porządku wygląda. Może tutaj byśmy dodali, zamiast tego byśmy zrobili na przykład pełną płytkę, albo taki jakiś zderzaczek, taki właśnie zderzaczek, musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądać, może coś takiego. Nie, to chyba nie wygląda, ale lepiej było chyba najlepiej. Lepiej to w ogóle było właśnie z tymi, z schodkami. Schodki tutaj muszę stawić, o, proszę tutaj półpłytka, ła, ty jeden, o, się przestraszyłem, przestań mi tak robić, błagam, nie rób mi tak, ja tutaj musimy robić tak, nie słyszałem w ogóle tego szat, czy cokolwiek to jest. Dobra, robimy tak, uwaga, pyk, dobra, tak, i jest autko, widzowie, zrobiliśmy auto dla Paliona, zrobiliśmy tak, że to jakieś dwa autka. Ja muszę iść spać szybciutko, powiem wam tak, jeszcze to pewnie dokończę poza odcinkiem, no ale jak widzieliście, no autko, może jeszcze robię taki lepszy design, zrobię tego autka, żeby wyglądał trochę lepiej, no jak widzicie, miałem tylko tyle materiałów, ile miałem, więc nie mogłem sobie pozwolić na jakieś lepsze autko zrobienie, ale na pewno, widzowie, ja myślę, że panią się ucieszy, że panią powie, no fajny pomysł, bo muszę wam przyznać, że nie ma aut w Minecrafcie i mi się na przykład podoba ten pomysł, a oprócz tego, patrzcie, możemy wejść na dach, o, możemy wejść na dach, pięknie, no, widzowie, mi się podoba, nie wszystkim się musi podobać, ale ja naprawdę lubię coś takiego. Widzowie, w każdym razie, ja wam mega dziękuję za oglądanie. Wiecie, jeżeli wam się podoba, zostawcie łapeczkę do góry oraz oczywiście subskrypcję, a ja będę się z wami żegnać. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pa, pa!